Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak. Po niedługiej przerwie wznawiam serię Heroes 3 in the Wake of Gods. Kampania po Strachmu w tym momencie. Mamy przed sobą kolejny etap kampanii. Tak, przed nami do wyboru są trzy bonusy. Bezdenny mieszek złota, który dodaje 500 sztuk złota na dzień. Naszyjnik nawigatora, który zwiększa wojaże na wodzie oraz gniazdo. Jest to budynek, w którym można kupić Asidy i Duchy Oceanu na czwartym poziomie. Tak. Według mnie najlepszym wyjściem będzie naszyjnik nawigatora, który zwiększy nasze wojaże na morzu. Zwiększy czas działania w kolejce. Tak. W tej misji naszym zadaniem będzie stworzenie artefaktu pierwszych nieskończonych bogactw, które składa się z czterech artefaktów. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ta misja jest trudna, bardzo trudna powiedziałbym. Walczymy z jednym przeciwnikiem na poziomie 130%, czyli komputer gra najlepiej jak umie. Dobra. W takim razie czas wystartować. Tutaj widzimy jakieś intro małe. No ale ja ruskiego aż tak nie znam, dlatego przechodzimy dalej. Dobrze. W tym momencie dostaliśmy trzech bohaterów, Jeremiego na 12 poziomie, Kasmetra na 12 poziomie i Widina na 12. Jak widzicie, to są bohaterzy z poprzednich misji. Niestety troszkę tutaj będziemy utykać, bo żaden z naszych bohaterów nie ma magii ziemi. W przypadku zdobycia portalu miejskiego leżymy i kwiczymy. No nic, jak już będę starał się asekurować, mam u Kasmetry magię powietrza i ewentualnie u Widina moglibyśmy zdobyć tą magię ziemi, wtedy by wskoczył na miejsce premiowane numer 1. No ale nic, to jest długa droga. Póki co wybieram na bohaterkę główną Kasmetrę, z tego względu, że ma dość dobre zaklęcia, dość dobre wrażenia. Na razie nie mamy dużej armii, dlatego będziemy korzystać z magii ofensywnej, bo jak widzimy pierwszy poziom, to jest drugi, to nie jest dla nas duże zadanie. Tak więc zaczynamy. Na razie póki co nic nie kupię, tylko postaram się zebrać tutaj dostępne rzeczy. Tu widzę, że i tak muszę przejść. Tu jest jakiś teleport. Tak, Kasmetra ma taką armię, Jeremy. Też oczywiście to wszystko wykupimy, co się da. To by było na tyle, o, jeszcze można kupić wodospad. Tak, teraz już ciut armii jest. Dobrze by było, gdybyśmy jeszcze w tym kolejce wystartowali na morze, bo wydaje mi się, że woda to będzie główny... Na wodzie będą działały... Najwięcej akcji będzie na wodzie, tak to powiem. Dobra, może na początek. Tu jest horda, także może bym dał wszystko Jeremiemu. A my tu chwilkę poczekamy. Chodzi mi o to, żeby zdobyć trochę drewna. Przynajmniej tą kopalnię drewna i kopalnię kamienia. Zobaczymy, jak się nam to uda, to się nam uda. Jeśli nie, to nie. Dobra, także atakujemy hordę. Nie jest dużo. A że Jeremy jest specjalistą od armaty, to dwa strzały armatą i nikogo nie ma na planszy. Oczywiście kolejka. Tak jak mówiłem, tu jeszcze się schowamy ewentualnie. To już mam za sobą. O tyle mi chodziło. Teraz całą armię przekażemy znowu do Kasmetry i odblokujemy tamto przejście. Mnóstwo to nie jest dużo, ale bym sobie pomylił bohatera w tym momencie, nie byłoby za ciekawie. Magiczna strzała wystarczy.
I po pojedynku to było proste, że wygramy. Czy teraz, czy my wejdziemy w tym momencie na statek? To jest najważniejsze pytanie. Chyba nie będę ryzykował. Tylko się wepcham na statek, najszybciej mogę. Jak wezmę, to będzie pewnie po ruchu, to lepiej nie będę brał. To jak myślałem. Że teraz chyba byśmy kupić jakiegoś bohatera. Nie wiem, czy nam dojdzie. Teraz metra. Nic, zawaliliśmy. O, trudno, jeden dzień jesteśmy w plecy. Załóżmy, czysto teoretycznie, że jesteśmy w plecy. Tu co? Tu pewnie kupimy jakieś targowisko na przykład. I kolejeczka. Nie mamy tu chyba już nic, żadnej opcji, którą moglibyśmy rozwinąć. Jak widać, Widim to jest specjalista od lądu. Kosmetra nie ma nawigacji. Widzi nawet ma nawigację. Także dosyć dobry zawodnik, jeśli chodzi o transport. Dobra, no to jak już tu jesteśmy, to teraz już możemy zaatakować taką hordę. Ciekawy jaki jest przeciwnik, ale czuję, że będzie mocny. O, nieładny, bo mi silnik skoczył. 500 zł, oczywiście, dwa plusy tutaj mamy. Już przekazuję wszystko. Kasmetra jak najszybciej wyrusza na statek. Jak widzicie, możemy tu u Widina ulepszyć wilki morskie. Taką ma to specjalność. Morskie wilki. Może uliczati piratów i korsarów da morski wolków. Ale język, dobra. Idę sobie język połamać. No nic. Nie będziemy przedłużać, tylko od razu wracam się i już będę na statku. Ewentualnie tutaj wszystko już jest wzięte. Jeszcze możemy teraz wziąć całą armię. Z tego względu, że postaram się jeszcze odbić kopalnię kamienia. I wtedy wszystko będzie grało, śpiewało, dobra. O, tu już zostało coś, proszę. Muszę dookoła iść, niedobrze. Nic nie kupiłem w zamku, to nic. Nic się nie dzieje. Zaraz się kupi. Jeszcze można ulepszyć. Co mi to da? Da mi to lepszą szybkość na morzu. To też raczej będzie wygrane, czy na pewno to będzie wygrane, że tak powiem. Z tego co wiem, to Widyn miał słabą armię, słabe miał zaklęcia. O, nawet miał samą armatę, sama ładuje. No i tutaj kuśtyka nam Widyn, no ale nic. Zdobyliśmy, jeszcze wejdziemy na statek. Oczywiście musimy całą armię przekazać już kosmetrze, a tu chciałem jeszcze przed tym wszystkim, nie wiem czy się wyrobię, ulepszyć tych panów. Oczywiście, że się nie wyrobię. A to nic, na następnej kolejce wejdzie. Oczywiście oddamy armatę kasmetrze i kasmetra rusza w drogę. 9 drewno, ale cienko, że tak powiem. Dobra, tu jakieś drewno jeszcze jest. Niestety w tej kolejce i tak nie wyjdziemy. Choćbyśmy chcieli, to nie wyjdziemy. Nie damy rady, bo nie ma jak. Nie ma za co. Karczmy to nie kupię, bo mi szkoda. No nic. Mamy już 11 drewna, także bez zastanawiania się wchodzimy na statek.
szybko strzelby nas troszkę spowalniać, ale to nic. Od razu bierzemy kamienie. Musimy co tu nas kasmetra wyłapie. Musimy jak najszybciej zdobyć drewno. O, pięknie. Powiem wam, że już kolejny zawodnik będzie za chwilę wchodził na morze. Nie ma co czekać. Już kupujemy tu karczmę. Wziąłbym Titanika, ale chyba nie. Wolę jego. W tej kolejce już nie wejdzie, ale w następnej już powinien wejść. Gilliama go też pasowałoby ulepszać, bo wiadomo, może nam jakaś fajne zaklęcie wpaść. Ale nie wiadomo, czy też nie ma jakiegoś ograniczenia levelowego, jeśli chodzi o kampanię. Dobra, co my idziemy dalej? Szukamy wszystko, żeby się nam przydało. To są nomadzi, ale nie będziemy tracić czasu na to kosmetrum. O, tu jakiś jest chata proroka, możemy sprawdzić, co tam jest. Tak. Powinien już wchodzi na statek. Szybko musimy rozwinąć naszą żeglugę. Bo coś czuję, że to będzie klucz do sukcesu. Tak, musimy kupić to karczmę, bo nie kupimy Rady Miasta, a kasa jest najważniejsza. No dobra, to czekamy w sumie. Co będziemy robić na razie, nie ma innej opcji. Wszystko już odwiedzone, ewentualnie tu możemy w faktorii handlowej coś wymienić, bo finansowo trzymamy się dość dobrze. O, tu możemy... Watacha jest, ale możemy, myślę, że z nimi zawalczyć. Dosyć dużo ich jest. Kula ognia powinna sobie z nimi poradzić. Dobra. Dobrze, że mam. Kto inny? Wszyscy uciekamy do góry, bo nie ma sensu na dole czekać. Czekam teraz na ruch przeciwnika. Ale jest dobrze rozegrana strategia, dlatego nie będzie strat. Jako takich. W sumie brak strat. Czyli sukces. Oho, coś tu mamy za 90 tysięcy złota. Czyli jak widzicie, musimy zbierać pieniądze. Prawdopodobnie dostaniemy jakiś artefakcik za to. Może jakąś armię? Zobaczymy. No dobra. O, to będzie. Może tu pójdziemy jakieś. Jakieś fundusze są, zbierzesz nam. 15 tysięcy, także teraz czas kupić. Dobrze byłoby już rozbudowywać. Armię, ale na razie no, nie mamy jak za bardzo. Też nie bardzo mi się kalkuluje wymieniać kasę na surowce, bo mi trochę mi szkoda. Nie powiem, bo mi trochę szkoda. Pasuje oddać mu armię, bo mam tu 21. Tak, to trzeba oddać. Co to mówię? No, na razie jeszcze nie czekamy. Właśnie tutaj będziemy czekać. Tu chyba też nam się nie bardzo na razie opłaca iść po jedną rzecz. O, tu są dwie skrzynie. Także może wpaść po 1500 zł dwa razy. Ale też nie ma co liczyć na cuda. O, jest gniazdo i są czarodziejki. Jakże biorę czarodziejki. Tutaj co? Tutaj ratusz oczywiście kupujemy. W tym momencie już zarabiamy 3375, czyli nie jest źle. Nawet dosyć dobrze stoimy. No dobra. Oczywiście przekażemy tą armię na cele. A Willi może pójdzie teraz gdzieś tutaj. A my co? Może gdzieś do góry? W sumie tu nad nie byliśmy. Powinniśmy tam być. Przejdziemy się też tutaj. Rozwiniemy trochę żeglugę. Tu się w sumie dają... O, tutaj oczywiście kasę. Chociaż w jednym z trzech coś było, kasę weźmiemy.
tu co, od razu bierzemy stajnię, a nie wziąłem was, błąd techniczny. 34, trzeba od razu zbierać. Dobra, i coś trzeba kupić oczywiście. Nie wiem, stodele czy ratusz. Kuźnie. Już mnie na kuźnie nie stać, ale stać nas na gniazdo, także bierzemy od razu. Tutaj co? Siarkę. Wydaje mi się, że możemy zainwestować, ale potem będzie brakowało kamienia. A jak wiemy, kamienia mamy tylko jedną kopalnię. Póki co. Nic, na razie się wstrzymam. O, tu jest mnóstwo, ale wydaje mi się, że możemy z nimi zawalczyć. Mamy zaklęcia. Będę pierwszy do sumie od razu tych trzech poleci na cios. Są dość mocne. Trzeba jak najbardziej ich skupić do siebie. Także wszyscy do góry idziemy. Im bardziej będę w kupie, tym lepiej dla nas. Może was. Mógłbym tych, ale ci będą na zaklęcie kule ognia ustawieni. Tak. Wszystko się dobrze układa. I oczywiście znowu kule ognia. Nie wiem, po ile zostało, po dwóch. I bez strat o to chodziło. A latarnia morska naprawdę nam pomoże. O, tutaj mamy odkrywkę. Tu można zdobyć dużo siarki, także tam będziemy musieli za chwilkę się udać. Tu oczywiście widzimy, odkryjemy wszystko. Ewentualnie mógłbym się przekładać armię, ale na razie tego nie będę robił. Skoro tu już jest ta smeta, także zaraz podamy jej armię. Od razu kupimy jeszcze jednego gracza. Wszystko wykupimy. O, już nam brakło ciut kasy. Oho, i tu pierwsza bariera. Wataha, wataha, wataha. Czyli wysokie zadanie, wysoka poprzeczka przed nami. Dobra. Tutaj co? Tym jest zdanie. O, w sumie brakuje, coraz nam brakuje pieniędzy. Ale nic, całą armię wezmę, a resztę przekażę tobą. Chciałbym jeszcze wymienić tę armię. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra. Tobą muszę dziwić pewnie do połowy. Dobra, to było na tyle w tej kolejce. Następna kolejka. Co tu chciałem zrobić? Tu chciałem przekazać wszystkie te nimfy i je od razu ulepszymy. Mam nadzieję, że zdążę to wszystko w tej kolejce zrobić. O, jeszcze to jest do ulepszenia, jak widzimy. Zostawię mu jedną ulepszoną, żeby to wszystko oddał. Tak by to wyglądało. Nilop tu podleci. Jeszcze kupimy do tego czarodziejki. I ulepszymy sobie te jednostki. Na wszystko wystarczyło. Dobra, a teraz sobie kupimy kawałek, bo to 1000 zł jest. To sobie możemy pozwolić. No, wszystko nawet dobrze wyszło, tak jak chciałem. Ale zawaliłem. Ała. No to nic, wchodzimy na statek. A za chwilę i tak nam armię doda ten gracz, bo teraz już nie dojdzie. Ale oddam mu to całą armię. To zaraz mu doda. No nic, a my tu co? My tu sobie na przykład zdobędziemy. Odwiedzimy te rzeczy. Tutaj oczywiście sprawdzimy, co tu jest. Może coś jeszcze znajdziemy. Lin nam to wyodkrywa.
Ile tu jest? Grupa. To jest do rozwalenia. Widzin nam tu odkrywa trochę mapy. I tyle w tej kolejce. O, 3 plusiki. Jednak latarnia dużo daje, bo zwiększa chyba zasięg okrętu o 50%, jeśli się nie mylę. No nic, już nam podaje całą armię. O, mamy teraz 174. 11 czarodziejek. Kolejny plus. No nic, atakujemy, nie ma się co bawić. W tym czasie nam widzimy, odkrywa resztę rzeczy, bo szkoda nam na darmo. Próbować tak, szybkość. One są dosyć szybkie, lordowie czarci. Nie wiem, mamy szybkość 7. Mamy szybszych. To dobrze. Trzeba jakoś ich... W sumie w ten sposób będziemy na razie ich ładować. O, już sobie radzą. Ale sprytne posunięcie mają, w sumie wam powiem. Ale nasze nawet okeanidy są dość mocne. Nie wiem, czy możemy się równać z nimi, ale możemy spróbować. Nie wiem, czy mieliśmy jakieś straty. Nie, nie mieliśmy. Ile to jest? 170, a nie mają wytrzymałości. 400. O, trzeba dać strzałką. Nie ma co żałować. Dobra. I bez strat. To mi się podoba. Zaawansowana artyleria, ale ja na razie wolę magię powietrza. Zmniejszymy koszt zaklęć. Jak wiadomo, na morzu nie da się odnawiać many. Chyba, że ma się do tego odpowiednie umiejętności. Dobra, my tu oczywiście odsłaniamy wszystko. O, proszę, jest. Jest zamek kolejny, ale tu widzimy, jak strażnik misji jest. W sumie tak samo tu też popłyniemy każdym bohaterem tutaj odkryjemy szybko jedną rzecz. I czas ulepszać zamek. No nie wiem, może co to dalej teraz. Tutaj byłoby dobrze kupić fort i to zacząć się rozbudowywać, ale na razie nie mamy takiego komfortu. Dobra, wchodzimy tutaj. Oczywiście jeszcze sobie połączę tych panów. Po 10. Jakie straty będą? O, bardzo ładnie nam tutaj morale wskoczyły. Dobra. Dzięciarki 5000. Można powiedzieć, że udany wypad. Pusto, pusto. Oho, tu są kolejne artylerie morskie, ale nie wiem, czy możemy sobie na nią pozwolić. Feniksy są dosyć szybkie i nam trochę armii stracą, także na razie wolę nie atakować. Możemy tu ewentualnie wejść, ale nie chciałbym kasmetrom tego wszystkiego sprawdzać, bo to jest jednak trochę czasu. No aż tyle czasu nie mamy. O, nie będziemy kasować jednostki. Teraz może przejdziemy się do aktorii handlowej. Musimy trochę zamienić rzeczy. O tak, może na razie niech Kuźnia. Będziemy mieć ratusz, to już 2000 dziennie. Dobra, teraz tak. Sprawdźmy, co tu jeszcze da się odkryć. O, co tu, to tu? Kajdany wojny. Świetny artefakt. Ale ma swoje minusy, bo nie wiadomo, jak szkoda było go stracić. Dobrze go mieć, tak powiem.
Słabe jednostki będziemy eliminować. Jeśli będzie jakiś wrogi bohater z małą jednostką, wtedy można założyć kolejne wojny. Ale jeśli przegramy, wtedy nasza kampania lega w gruzach. Oho, kolejna chata proroka. Oj, my tu płyniemy oczywiście. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. To wszystko musimy wyodkrywać. No to nic, może raz tu wejdziemy. O, nie chcieli z nami walczyć, ale my chcemy z nimi walczyć. I czekamy na ruch przeciwnika. Bez straty 500 sztuk złota, tylko najgorsze właśnie jest to wsiadanie. Przydałaby się tutaj czapka admirała, tak to się jakoś nazywało. Tak, co możemy tutaj zrobić? Na pewno bym chciał zamienić sobie na kamienie. Wiem, wydaje się to dziwne, jak tak patrzycie z waszej strony. Ale... O, mam braknie kasy, to nic. To nic. Kasę stracimy, ale kasę nadrobimy, bo widzę, że są warunki ku temu. Dobra, nic nie kupimy w tej kolejce, bo nas nie stać. Ciekawe, jaki czerwony silnik, nawet nie chcę wiedzieć. Po 40. Nie jest dużo. Świetnie nam wskakują morale. Lepiej się wystawimy piratem, niż miałby dostać rębacz. W sumie pirat, żeby nie dostał, oto, ale chyba straciliśmy jednego. Dobra, i oczywiście szałeczka. Teraz to już są minimalne straty. Straciliśmy tego pirata, no trochę szkoda pirata. Tak, mamy już druga chata proroka, czyli mamy już dwie rzeczy. Tu jest trzecia, prawdopodobnie tak samo tam jakiś artefakt. Coś mi się wydaje, że to jest klucz do zwycięstwa. No tak, skoro odkryliśmy już dwie rzeczy. No jest chyba tu teraz czas kupić fort. Brakuje nam tylko jednego drewna. Chociaż może ktoś znajdzie teraz w tej kolejce drewna. Może widzi, co znajdzie. Zaraz. Jeszcze tutaj zrobimy taki pewien myk. Połączymy się chociaż na chwilkę. O, tu jest drewno. Ha, a ja szukałem. Na pewno damy kajdany wojny. Na razie je ściągniemy, bo... To będzie do przemyślanych zadań. Dobra. Ulepszyliśmy. Także my tutaj szukamy jeszcze parę rzeczy. Oho, horda, mnóstwo, horda, grupa. Nie wiem, chyba postaram się zaatakować. Spróbuję chociaż. Horda, mnóstwo, horda, grupa. Mamy zakończyć.